Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Barnhouse Lane. No i moi kochani, zdecydowaliście, że chcecie słuchać mojego głosu. I patrząc tą popielniczkę, Boże, jak mnie korci, żeby zajarać, ale nie. Trzeci dzień bez fajka, trzeci dzień bez nikotyny. Dam radę, choćby nie wiem co. Dzieci, nie palcie, bo to zły nauk. Okropny wręcz bym powiedział. Nie opłaca się. Szkoda kasy, lepiej sobie kupić kepsa albo co innego, chociaż to też nie jest w sumie dobre porównanie, bo to też nie jest zdrowa żywność. No to nie wiem, lepiej sobie kupić na przykład Barnhouse Lane zamiast tej paczki fajek, nie? Znaczy w sumie to troszeczkę to może i wychodzi, ale no wiecie, no jak ktoś pali na przykład pakę dziennie, no to 2-3 dni w sumie. Czekajcie, ile to gra kosztowało? Już nie pamiętam. Zaraz sobie zobaczę. Ja już dawno kupiłem, ojejku, już nie pamiętam nawet kiedy. Jakoś jeszcze chyba na argentyńskich kontach, które tak bardzo kochałem i które mi skasowali. Boże, jak teraz ta w sumie czynność się zrobiła droga. Kupowanie gier nigdy nie było dla mnie takie drogie. W szczególności, że zazwyczaj się leciało na argentyńskich grach. Dobra. Powinno rozświetlić mi drogę w ciemności. Latarka. Zbadaj drzwi w piwnicy. Zdobyliśmy klucz. Z tego co pamiętam ostatnimi czasy. Nie było łatwo, ale w końcu go mamy. Założę się, że to wyjątkowy klucz, który otwiera jakieś wyjątkowe drzwi. No to schodzimy. Ja sobie dzisiaj pewnie zagram trochę dłużej. Bo korci mnie ta gra. Nie powiem, że nie. Ostatnimi czasy naprawdę, no, mam chęć grania w takie gry. Mega. Naprawdę mega. Zobaczmy, co nam to otworzy. Tu jest le klucz. Okej. Ale ciemno. Okej, tam jest coś dziwnego. Z tym, że wyjść już nie możemy. No nie. Zbadaj. Słyszę dochodzące zza drzwi kroki. Na tu. Słyszę z drugiej strony delikatny szum wiatru. W ogóle zobaczcie, tu jest aligator nad drzwiami. Tu nie ma chyba nic. Co ten aligator? Oho, chyba za będę kichał. Nie, Shiro, nie kichaj. Nie kichaj. Słyszę dochodzące ze drzwi kroki. Co tu jest napisane? Evolution? Co znaczy Evolution? Nikły dźwięk szpitalnej aparatury dochodzący za tych drzwi. I tu jest, rozumiem, śmierć. Czuję dym. Coś się pali za tymi drzwiami. Czy ja mogę w ogóle je otworzyć? A! Tylko pochodnia. Nie, to nie może być prawdziwe. Tu ktoś jest. Dobra, zacznijmy od początku. Tu ktoś zachodził, tak? Ktoś się tam rusza. Albo coś? Tak czy inaczej, nie chcę wiedzieć. On ma tasak w łapie? Zobaczcie, on ma chyba tasak. No, pokaż się, kiciuś. Pokaż się, kiciulka. Jak ty wyglądasz? Nie, ty masz po prostu rękę taką dziwną. Okej, okay, może być. To był cichy szum wiatru, tak? To niemożliwe. Czy ja wariuję? No, wyglądasz jakbyś niosła swój krzyż. Co? Chyba tracę rozum. To był cichy syk, tak? Nie słyszę dochodzące ze drzwi kroki. Ale co tu jest? Nie ma nic. A jednak, dobra. Ktoś tam był. Tutaj jest osoba... Nie, to nie może być prawdziwe, to tylko pochodnia, okej. Okay. I tu już idziemy dalej. Do tych drzwi nie dochodzi żaden dźwięk. Szpitalne łóżko. Czy w nim spędzę swoje ostatnie tygodnie? Jakieś tam zwłoki widzę. Stare zwłoki kobiety są skrępowane suchymi korzeniami.
Metalowy pręt wystaje z jej brzucha i kawałek papieru. Co to może być? Weź kawałek papieru. Dodano nowy przedmiot. No dobra. Podarty kawałek papieru. Tutaj leży ścieżka. A nie, 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 nie chciałem. Nie chciałem tego. Czytaj. Co? A, tu leży droga do Barnhouse Lane. No właśnie. Z niebieskim niebem nad sobą szepczesz. Boję się śmierci tylko dlatego, że jeszcze nie żyłam. Wiele ludzi zazwyczaj nie żyje. Nie boi się śmierci. Za tych drzwi dochodzi dźwięk wody. Czy to... Nie, nie chcę patrzeć bliżej. Powiedz... Wyszeptaj. Boję się śmierci tylko dlatego, że jeszcze nie żyłam. W sumie nie chciałem tego zrobić. Nie chciałem tego zrobić, no ale dobra, zbadaj. Jedna z zasek jest poluzowana. Czy coś jest pod spodem? Pociągnij. Szklanina jest zbyt wąska, żeby podważyć to palcami. Mam śrubokręt. Okej. Drut. Mnóstwo kurzu. Ale chociaż nie widzę żadnych pająków. Jest też kawałek papieru wciśnięty między deski. Powinnam go wziąć. Weź kawałek papieru. Kolejny. Gdy spojrzenie gada padnie na ciebie, zapytaj ją. Czy to koniec? Czy spojrzenie gada padnie... Gdy, Jezu, nie czy. Gdy spojrzenie gada padnie na ciebie, zapytaj ją. Czy to koniec? Dobre pytanie, zbadaj. Zza drzwi dochodzi dziwny hałas. Beczka jest pełna świecącego płynu. Ktoś sobie tam dziwnie jakoś tak robi. Wygląda jak przycisk, ale co robi? Naciśnij. Nic się nie dzieje. Rozumiem, że to musimy połączyć to. Drzwi są gorące do dotyku. Otwórz. Ogień. Wszędzie. Jarzące się światło jest jasne jak słońce. Co dalej? Co od początku? Tak. Jezu, już myślałem, że nas gdzieś wywaliło. Ale na szczęście nie. Na szczęście nie, tylko tak, no tutaj mamy te drzwi, tu trzeba to połączyć, podłącz kabel, mamy podłączony, naciśnijmy to. I tu jest kolejny kawałek papieru, rozumiem, że trzy ścieżki, musimy to dostosować do tego, co mamy podane na tych obrazkach. To ten pierwszy panel, on był daleko, on był chyba pierwszy, drugi, między pierwszym a drugim, no tu właśnie. Badaj. Ukryta przegroda, to było oczywiste, powinnam się domyśleć. Weź kawałek papieru. Dobra. Z niebieskim niebem nad sobą szepczesz. Boję się śmierci tylko dlatego, że jeszcze nie żyłam. Gdy spojrzenie gada padnie na ciebie, zapytaj ją. Czy to koniec? Tymi słowami módl się do bogów na ołtarzu słońca. Oddaję się wam. No dobra. To był gad. Tu mogę coś powiedzieć? Tak. Mamy zagadkę z pewnością. Mamy zagadkę. Z niebieskim niebem nad sobą szepczesz, boję się śmierci tylko dlatego, że jeszcze nie żyłam. Okej. Z niebieskim niebem nad sobą. To nie tu. Tutaj gad. Tu nie. Tu nie.
Fioletowe niebo nade mną. Z niebieskim niebem nad sobą szepczesz. No nie wiem, dobra. Boję się śmierci, dlatego że jeszcze nie żyłam. No i teraz pytanie, czy to było dobrze? Raczej nie. Tutaj rozumiem, że z gadem. Raczej nie. Nie da się cofnąć z tej strony, szkoda. Nie wiem, czy ja rozumiem tą zagadkę. Z niebieskim nie wiem, na co. Tu mamy niby jeszcze jakieś różne rzeczorki. Powiedz, oddaję się wam. Nie, to po prostu jest chyba. To po prostu jest chyba nie ta kolejność, co być powinna. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze raz, bo ja widocznie coś partolę. Z niebieskim niebem nad sobą szepczesz. Boję się śmierci, tylko dlatego, że jeszcze nie żyłam. Z niebieskim niebem nad sobą szepczesz. Z niebieskim niebem nad sobą szepczesz. Albo to po lewej stronie, bo widzę, że jest też niebieskie. O tu. Kurwa, to jest niebo. Je, dobra, już wszystko rozumiem. Nie krzyczcie. No właśnie. Jestem upośledzony, ale ta czerwień tutaj po prostu czasem dosyć mnie deprawowała. Gdy spojrzenie gada padnie na ciebie, zapytaj, czy to koniec? I tymi słowami módl się do bogów na ołtarzu słońca. Okej. Okay. No to już wiemy co i jak. Idziemy do gada teraz. I tu. I ostatni. Nie zauważyłem tych chmurek dookoła. I ostatnie jest tu. No i wyszło. Niemożliwe, żeby ktoś zbudował to wszystko pod farmą. A jednak. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale ta gra jest zrobiona na silniku Unity. Zupełnie inaczej niż poprzednie gry. Też nie wiem, jak Lorelai i tak dalej było, ale... Ketlaidy na pewno nie było na Unity. Dobra. Coraz niżej. Tak myślałem. Co tam tajskie sceny tutaj mamy? Co do cholery? Jakieś dantejskie sceny na tych muralach. Tu mamy wejście. I tu wejścia nie mamy. Czyli zostaje nam tylko jedno wyjście. Badaj. Światło wychodzi z czegoś, co wygląda jak włas. Wychodzimy. Jak będzie staruszka, to normalnie parsknę śmiechem. Barnhouse Lane. Barnhouse Lane? Ciekawie.
Jestem ciekaw, czy będzie przedstawiona staruszka z Decat Lady, bo nie wiem, czy ona była w tamtych już grach przedstawiona, czy może nie. Zresztą mamy kilka wejść. Tu się świeci światło. Zamknięte. Zamknięte. To tak śmierdzi. Kosze długo nie były opróżniane. Zamknięte. Gibson and Kitres LTD. Chancy Ladies. Otwórz drzwi. Tu mamy dla panów, tu mamy dla pań. Drzwi są zamknięte. A tu? Też są zamknięte, okej. Barnhouse Park. Tu też dalej jest jeszcze jakieś przejście. No dobra, to jest zamknięte na pewno. Leżą pokonane drutu kolczastego i łańcuchów. Cherry Blossom. Zamknięte. Rai Kebab House. Kebabs, chicken, burgers, fish and chips. Wow! To jedna z tych tłustych indyjskich restauracji z żarciem na wynos. O, na cienkim czy na ostrym? Halo? Tak, tak, witam. Wiem, że się spieszysz, ale proszę, prawie skończyłem. Zaraz się to zajmę, tylko skończę ostatnią porcję. Palisz? Chcesz zapalić? Śmiało, nie bez powodu jest tu popielniczka. Mam palić w restauracji? Nie szedłbym tak daleko, by nazywać to restauracją, skarbie. Właściwie... Wiesz co? Papieros to dobry pomysł. Zapalę sobie, jeśli mogę. Mamy sejwik, okej. Okay. Czyli papieros jest taki nasz tutaj safe zone. Gra zapisana. Ale dobra, co on tam robi sobie na dole? Porozmawiaj. Wow. Załatwione. Teraz, jak mogę ci pomóc? Ktoś jest w piwnicy? Tak, dobrze zauważyłaś. To Ruby, moja dziewczyna. Zawsze tam jest. Wydaje dziwne odgłosy. Niezły ma apetyt jak na dziewczynę. Jest przykuta do ściany? Nie, no niezły ma apetyt. Wiem. To dziś już trzecia rolka mięsa. Gdzie to wszystko poszło? To ona tylko siedzi tam na dole i je kebaby? Tak, naprawdę lubi moje kebaby. Wszystkie moje dziewczyny lubią. Mamy surową rutynę odnośnie jedzenia, która przynosi swoje rezultaty. Na to się pisało i to dostają. Żadnych wygłupów z chlebem czy sałatkami. Tylko stare, dobre mięso. Ona wydaje dziwne odgłosy. Tylko się troszkę denerwuje, gdy jest głodna. To wszystko. Ale teraz, gdy jest nakarmiona, wkrótce przestanie. Cóż, przynajmniej na kilka godzin. Jest przykuta do ściany? Czy to łańcuchy? Jest przykuta do ściany? Oczywiście. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Moje motto. Nie możesz tak. Nie, słuchaj. Nie rozumiesz. Wspólnie to ustaliliśmy. Wszystko gra. Podpisała formularz, który mi na to pozwoliła. Chcesz zobaczyć? Może później. Wiem, że to trochę dziwne, ale robię to od jakiegoś czasu i zaufaj mi. Łańcuchy są konieczne. Szczególnie od wypadku Destiny. O, Destiny... Nigdy sobie tego nie wybaczę. No cóż, o ile wszystko z nią tam na dole w porządku... Ma się lepiej niż w porządku.
A piwnica to pewnie najbezpieczniejsze miejsce na Barnhouse Lane, jeśli mnie pytasz. Dlatego już tyle nie wychodzę. Ale co ja wiem? Na mnie nie zważaj. Jestem tylko gościem robiącym kebaby. Barnhouse Lane. Jak ja tu trafiłam? Jak masz na imię? Wspomniałeś kogoś o imieniu Destiny. Kto to? Destiny. Była miłością mojego życia. Mieszkała w piwnicy jak teraz Rabi. Ale Destiny. Przy Destiny moje serce waliło jak bęben, wiesz. Bum, tara, bum, tara, bum. Taka wyjątkowa. Taka piękna. Taka duża. Mogła zjeść dwa razy tyle mięsa, co inne dziewczyny. Ale pewnego dnia... Niech zgadnę. Zjadła za dużo i eksplodowała. Uciekła z innym. Zmieniła zdanie i przyszła na dietę. Uciekła z innym. Nie. Była już tak duża i silna, że kiedyś rozwaliła włas. Wspięła się na górę i wleciała we mnie jak wściekły byk. Chyba chciała mnie zjeść. Jak smaczny kąsek. Tak czy inaczej, na pewno rozerwałaby mnie na kawałki, gdyby nie wciągał się do zamrażarki. Potem wyszła i nigdy już jej nie widziałem. To jakby twoja wina. Te wszystkie kebaby. Nie dziwię się, że straciła zmysły. Nie rozumiesz. Ona to uwielbiała. Błagała mnie, żebym ją karmił. Ale ostatecznie nie byłem już w stanie zaspokoić jej żądzy mięsa. Nigdy nie miała dość. Zawsze była głodna. Jak myślisz, co z nią teraz będzie? Włóczy się po bliskim parku. Czasami późno w nocy słyszę krzyki. To ona. Karmi się nieszczęsnymi przychodniami. Moja biedna, kochana Destiny. Nie zostało w niej dużo człowieczeństwa, jeśli jakieś w ogóle. Barnhouse Lane. Jak ja tu trafiłam? Sądząc po zapachu, wyciągałaś się z kanałów. Bez obrazy. Ale byłam w domu na wsi. Żadnych miast w obrębie kilometrów. Tylko góry i pola. Potem... Słuchaj, nie chcę być niemiły, ale to nie moja sprawa. Czasami tacy jak ty przychodzą tutaj. Zawsze zadają pytania. Próbują zrozumieć. Pytają, gdzie jesteśmy? Gdzie reszta? Dlaczego ja? Ale ja nie mam żadnych odpowiedzi i nawet nie chcę ich znaleźć. Ja tylko robię kebaby na Barnhouse Lane i za 59 zrobię ci jednego. Chcesz? Zjem, jak wrócę do domu. Jak masz na imię? Skarbie, jestem tylko zwykłym gościem z kebaba. Na pewno chcecie ci zapamiętać moje imię? Tak. Możesz mi mówić Omar, ale pewnie już jutro nie będziesz tego pamiętać. Cholera, nie będziesz pamiętać nawet za 20 minut. A jeśli będę? Dostaniesz drugiego kebaba na koszt firmy. Ale tak naprawdę, jest mi wszystko jedno. Więc są inni ludzie jak ja, którzy znaleźli to miejsce? Czasami ich widzę, ale nie za często. Zabawne, ale wszyscy pachniecie tak samo, bez obrazy. Co masz na myśli? Pachniemy czym? Chorobą. Nie zostanę tutaj. Jak mam wrócić? Na pewno chcesz iść? Mógłbym cię umieścić z Ruby. Nie miałbym nic przeciwko. To miło z twojej strony, ale... W domu jest ktoś, kim powinnam się teraz opiekować. I może wpaść w tarapaty, jeśli nie wrócę przed świtem. Rozumiem. To nie będę cię zatrzymywał. Ej, przypomniałem sobie coś, co może ci pomóc. W zeszłym tygodniu słyszałem, jak koty hałasują przy starym muzeum zegarów. I...
Koty widzą rzeczy, których my nie wiemy. Tylko one mogą przeniknąć do Barnhouse Lane, kiedy chcą. Okej, spróbuję Muzeum Zegarów. Jak tam dotrzeć? To problem, widzisz? Po prostu nie możesz już tam iść. Dlaczego? Pamiętasz, jak mówiłem ci o Destiny? Że włóż się po parku? Cóż, tam jest Muzeum Zegarów. Prosto na jej terenach łowieckich. A gdybym poszła do parku? Dochodziłam tam wcześniej. Brama na pewno była zamknięta. Brama jest zawsze zamknięta, ale możesz się do niego dostać przez publiczne toalety. To zaraz obok parku. Możesz wziąć klucz do toalet. Proszę. Dodano nowy przedmiot, zarąbiście. Tylko przynieś później. Będę potrzebował dla klientów i... Jeśli zobaczysz Destiny, po prostu uciekaj. Jest silna, agresywna, ale jest też niezdarna. Możesz jej unikać, jeśli jesteś wystarczająco szybka, ale jak cię złapie, nie dam się jej złapać. Dobrze. Smutno byłoby patrzeć, jak twoja ładna twarzyczka zmienia się w pizzę. Okej. Czas chyba poznać Destiny. Nie boję się jednej grubej laski do zobaczenia, Omar. Będę w parku, gdyby ktoś mnie szukał. No, świetnie. Łyczek herbatki. Niam, 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 niam. Nie, obrzydliwa ta herbata. Jakaś malinowo-zielona herbata pseudo z marketu. Będę zikał. Dobra, ale gardło jest w miarę. Dobra. Chyba czas poznać Destiny. Nie boję się jednej grubej laski do zobaczenia, Omar. Hi. Dopiszmy. Czas dokarmić zwierzątko i nie jest to Destiny. To jest to raczek nieboraczek. Raj Kebab House. Jeden na ostrym, raz zamknięte. Droga jest zablokowana. No dobra, to idziemy do szalunku. Do toalety. Do toalety. No i co, idziemy na park. Idziemy na parczek. Barnhouse Park. Mówicie mi bardzo często, nie wiem dlaczego, że mój głos jest mega podobny do nie kawara, boże. Tfu. Do... Nie kawar. Czemu ja o tym kawarze teraz powiedziałem? O Jezu. No do jakiegoś tam youtubera. Ja go znam nawet. Wiem, o kim mówicie. Ale teraz zapomniałem, jak on się nazywa. O matko. Dobra, otworzyliśmy sobie to. Oddajmy mu te klucze. Bądźmy fair. Otworzyliśmy sobie jak najbardziej. Myślę, że powinniśmy mu ten klucz oddać. Wejdź. Masz klucz. Nie, pal. Znaczy, dobra, zapalić też można. Specjalnie wchodzimy do ciebie, żeby palić ci normalnie w chałupie. Rozmawiaj. Powodzenia w parku, szczupo pani. No, chciałem ci klucza oddać. Nie, to nie. Kaftan. O, przypomniałem sobie. Nie kawar, kaftan. Że mam mega głos podobny do kaftana. Być może. Nawet powiem wam osobiście, że widzę nawet lekkie podobieństwa w stylu nagrywek. Bo ja mam flegmatyczną rozgrywkę i on ma flegmatyczną rozgrywkę. Okej, da. Zapiszmy. O, czyli nie musieliśmy tam lecieć nawet. Na pisuarku, popielniczka. Niam, 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 niam. Dobre, musi być. Ohida. Zbadaj stary list. Daryli spotkała się w imieniu Mary. Wydaje się zawiedziona, bo mąż nie zabrał jej gdzieś, gdzie obiecał. Może na wakacje? To jednak nie ma nic wspólnego ze mną. Spadaj. Ze środka dochodzą dziwne hałasy. Aha, tu jest park. Zamknięte od środka. To już wiemy, gdzie jest nasza kochana pani. Dlatego bym chciał jeszcze tutaj sobie ladies ogarnąć, no bo już męską mamy ogarniętą. Coś jest w lustrze, ale nie widzę przez grubą warstwę brudu. Mamy
Czymś, co możemy wyczuć? Chyba nie. Okej, okay. Skorzystaj z toalety, przeszukaj toaletę. Brudne. Nie będę go robić gołymi rękoma. Nie, skorzystaj z toalety, nie potrzebuję teraz. No to nie. Zamknij. Też coś jest? Szukaj. Nie. Korzystaj też nie. To zamykaj. Może dziwne, że tu nic nie ma. Nie potrzebuję. Przeszukaj. Nadal nie. Nie wiem, czym chcesz to robić, no ale okej. Okay. I dalej już przejścia tutaj nie ma. Dobra, no to tak. No musimy iść tędy, nie ma innej opcji. Ja sobie oczywiście jeszcze zapiszę grę. Bo ja tak lubię. Ja tak mega lubię. Gra zapisana. To jest jakaś kartka tak w ogóle. Bardzo mnie interesują te dźwięki. Co my tu mamy? Mam tylko nadzieję, że nie będą się uciekać w taki sposób, jak myślę, się gdzieś kryć jak dupa. No i idziemy przez ten cholerny park. To nie było takie trudne. Spokojnie, będziemy jeszcze wracać. Okej, okay, tickets. Halo? Nikogo tam nie ma. I tak nie będę potrzebowała biletu. Zakaz, zaraz, pod znakiem, zakaz palenia? Cóż. I tak nikomu nie zależy. W ogóle musimy jakiś Q&A chyba zrobić w niedługim czasie. W ogóle muszę też się z tym streamowaniem poprawić, no ale wiecie, jak... O cholera. Jak jest na streamach po 5 osób, to naprawdę ciężko się prowadzić streamy. No dobra, jest tu jakiś trupek. Mamy godzinę pierwszą, nie. Tak, pierwszą. W ogóle troszeczkę te zegary są trochę rozdrukowane. Tu jest 10 po 10. O, mamy rękawice, okej. Okay. Zbadaj. Żółta gumowa rękawiczka. Ktoś tu sprząta. Ktoś, kto tu sprząta, musiał opuścić to miejsce dawno temu. Weź. Do jednej potrzebujemy, tak? Kim jesteś? Możesz mnie wydostać? Charles mnie tu zamknął. Miał sprawić pomoc, ale... Nie udało mu się. Dorwała go. Zjadła go, kurwa, jak zwierzę. Widziałem to przez tę szparę. Cholera jasna. Kim jesteś? Jestem... A czemu to ważne? Po prostu nie chcę już tu być. Kto zabił twojego przyjaciela? Ona to zrobiła. My byliśmy w parku. Było ciemno. I wtedy usłyszeliśmy głośne kroki. I bulgotanie. Więc przybyliśmy tutaj. Charles chciał znaleźć pomoc, ale nigdy mu się to nie udało. Potem po prostu tu siedziałam, czekając, aż ktoś mnie uratuje. Gdzie jest klucz? Charles go miał. Chyba w kieszeni na piersi. W takim razie, zakładając, że Charles to gość leżący z wnętrześciami na wierzchu w tamtym pokoju, klucz musi być w brzuchu morderczyni. Razem z wątrobą Charlesa i nerkami. Nie, cholera, nie. Muszę go odzyskać. Nie, nie mogę tu zostać. Ale co mogę zrobić? Mam czekać, czy go wysra? Chociaż... Idąc tutaj słyszałem dziwny hałas dochodzący z toalety. A jeśli to ona? Nie wiem. Po prostu zrób coś. Cokolwiek. Po prostu zabij ją i wyrwij jej klucz z żołądka. Mam to gdzieś. Dobra, znajdę jakiś sposób. Niedługo wrócę. Zostań tu. Zabawne, zabawne. Gdzie ma się kurwa wybrać? Uhuhuhuhu.
No dobra, chciałbym wziąć z jego brzucha ten kijek. Do samoobrony jak najbardziej. Pieprzyj zasady. Fuck the rules. Rzuć palenie. Chociaż jakbym wiedział w sumie, że i tak kaplica i tak dalej, wiecie co, nie wiem, chyba bym znów zaczął palić. No bo jak i tak w sumie dupa, to... Oho. Mam nadzieję tylko, że YouTube nie zablokuje mi filmu. Użyj zrywu obok wrogów, gdy ikona pojawi się na ekranie. Zryw na ma 5 sekund odnowienia. Obie ściany mogą zostać zburzone. Użyj zrywu. Dobra, no to jest zryw. Okej, no spróbujemy. Easy w miarę. To było w miarę easy. No to kolejne coś, co będziemy używać. A jak ona piękna była. Muszę zabić Destiny. To jedyna opcja, żebym dostała ten klucz. No nie jedyna. Zbadaj. W toalecie jest wielkie gówno. Na pewno Destiny. Zwykły człowiek nigdy nie wyprodukuje czegoś tak ohydnego. Świetnie, szukaj toaletę. Nie mam ochoty grzebać w kupie gołymi rękoma, okej. Już na bazgroły. No i dobra, mamy 8 kratek, z czego są zapełnione. To jest spray do czyszczenia. Zanim pójdziemy do Destiny i w jaki sposób zabijemy, ja bym chciał iść do toalety. Tutaj wejdź. Chciałbym użyć środka. Wytrzyj brud. Za długo tu było. Ścieram rękami, ale po prostu nie schodzi. No dobra, ale mamy płyn. Barthouse Lane 72. A. Teraz to kurwa zrobię. Patrz na to, Dan. 72A. Otwórz. Dobra, no i mamy teoretycznie rękawiczkę. Rozumiem, że nic. Rozumiem, że nic. O, jest magazynek. Amunicja do pistoletu? Okej. Okay. No i to mi się podoba. Plus 10. Wow, będziemy tu strzelać. Będziemy tu strzelać. Otwórz. Przeszukaj toaletę, ale w rękawiczce. O! Itku. Kitku, wykitku. 72A. No dobra, ale na razie jeszcze weźmy. Poszukajmy tutaj czegoś. No i zaraz zobaczę, czy pisła, że też możemy pogrzebać. Może możemy. To nie zadziała. To tu już zadziała. Dobra. Co to? Zawór? Zwrót na pewno pozostanie tu na długo. Dobra, no niestety nie mamy naszego klucza, który w sumie był nam potrzebny. Znajdźmy Barnhouse Lane 72A. O to. To tak śmierdzi, no nie no. 71, no to już chyba jesteśmy troszeczkę za daleko, nie?
No właśnie. Nie, 72, tu jest. Barnhouse, 70, Barnhouse Lane 72A. Adres, który widziałem w lustrze. Dan, kimkolwiek jest, mieszka pod numerem 2. Dobra, skorzystaj z domofonu. To było tak, tak i tak. Udało się. Wejdź. No i znów mamy ciekawe pomieszczenie. Ja tu widzę GG. Mieszka pod dwójką. Zamknięte. No oczywiście. Jak teraz wejdę? A tu się da zrobić zryw? Da się, o nie. A zryw mogę na stojąco sam zrobić? Muszę biec, okej. Okay. Zamknięte. Piątka była otwarta. Dobra, spójrz w dół. Tu było zejście do trójki, rozumiem. Chodź w dół. Tu nie mogę biegać? Mogę biegać. Ale tu już nie. Chodź w dół. Mnóstwo leków na receptę. Nie rozpoznaję żadnego po nazwach na etykietach. Słyszałem kiedyś, że jeśli wystarczająco długo wpatrujesz się w źródło białego szumu, zaczynasz widzieć różne rzeczy. Tak? To jest Dan. Podaj ciało. Nie wiem kim był, ani dlaczego tak zakończył swoje życie, ale mam nadzieję, że odnalazł spokój gdziekolwiek teraz jest. Weź broń. Nie żyję od jakiegoś czasu. Broń mocno utknęła w jego martwym uścisku. Jeśli chcę ją zdobyć, będę musiała najpierw połamać te sztywne palce. Myślę, że to nie jest problem. Mamy gnata. Czy ty strzelałaś kiedyś, kotku? Pewnie nie. Do tego szumu akurat to jest prawda, poniekąd tylko. Zapal światełko. Tu jest wyjście, rozumiem. Zamknięte. Jeśli nie znajdę klucza do tej kłódki, będę musiał ją jakoś rozwalić. No to... Nie zniszczę tej kłódki śrubokrętem. Może młotkiem, ale i tak go nie mam. Jak ja mam to zrobić? Bronią mam strzelić? To działa tylko w filmach podobno, ej. LT, lewy trigger trzymaj. A kiedy się strzelało? To działa tylko w filmach podobno. To była dwójka. Trójka, no jak to mogła być trójka, Shiro? Na logikę, przyjacielu, na logikę. Chcę to zastrzelić. Ja też. Jeszcze na sam koniec odcinka pójdziemy w to strzelać. Chociaż może Polsat? A może zrobić wam Polsat? O Jezu, a jakbym wam zrobił Polsat? Albyście byli wściekli. Uuu, ale by było gadanie. Ale by było gadanie. Chodźmy jeszcze na chwilę do Omara, jeżeli możemy w ogóle. Bo ja jestem ciekaw, czy Omar ma jakieś do nas jakieś gadanie. W ogóle jest 18 pocisków. Wejdź. Nie potrzebuję broni. Jestem tu bezpieczna. Rozmawiaj. Powodzenia w parku. Czyli nie możemy z nim gadać nic na ten temat. No dobra. Dobra, robię wam Polsat. Moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grada Shiro. A ja sobie teraz robię jaja i osoby, które wyszły, to życzę powodzenia, bo gramy dalej. Nie no, powiem to pewnie za 2 minuty, ale na pewno kurde, zstrzelimy.
Najpierw chcę zastrzelić. To jest dla mnie priorytet w tej chwili. Gra zapisana, dziękuję. Dobranoc, hasta la vista, baby. Onomatopeja. Pyk. LT, RT. Dobra, biegnij RB. Opa! Pyk! Esa! Kill difference, kurde. Ciekawe, czy dostanę blokadę za te kilka pikseli. Będzie kebab. Jasna cholera. Udało ci się, panaczko. W jej żołądku jest klucz, który muszę zdobyć. Palaczko? Park jest teraz chyba bezpieczny. Dobra, palaczko. Palisz te małe zabójcze pałeczki, co? Są naprawdę złe. Zabijają apetyt. Ale to twój problem, nie mój. Dokładnie. Posłuchaj. W jej żołądku jest klucz, który muszę zdobyć. Tak, klucz. Wyciągnę go dla ciebie. Jak? Widzisz ten nóż? Ale Destiny nie było miejsca twojego życia? Rób co musisz, ja tu poczekam. Po prostu ją rozkroisz, to trochę... Dobra, Destiny. A teraz chcesz ją wypatroszyć jak świnie? Totalnie mi z nią przeszło. Nie mówisz, że złamała ci serce, gdy odeszła? Czas leczy wszelkie rany. Oprócz ran postrzałowych, które ma przez ciebie oczywiście. Te się nie zagoją. Ach, zamknij się. Po prostu zdobądź ten klucz, dobra? On jest creepy. Omar. Omar jak Homar. Tego klucza szukałaś? Czemu pytasz? Znalazłeś tam więcej niż jeden klucz? Nie, ale znalazłem tu zegarek i zostawiam go dla siebie. Mam to gdzieś. Tylko daj mi klucz. Do zobaczenia, palaczko. Pa, Omar. O, zapamiętałaś. Obiecałem, że dam ci coś, jeśli ci się uda, więc proszę, coś, po czym będziesz mnie pamiętać. Omar, 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 no ciebie to akurat zapamiętam. Co to było? Kepsik! Kebab w bułce. Nie jestem pewna, co z nim zrobić. Pachnie całkiem nieźle, ale nie jestem fanką kebabów. Nie mogę użyć. Okej. No to nie. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. To by było na tyle, bo to jest i tak saving, do tego ja się oczywiście przeniosę. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. A my oczywiście się widzimy w następnych odcinkach z Barnhouse Lane. Trzymajcie się. No i co? Hej, hej!